było możliwości dalszej współpracy z Andreą Anastazją? Odpowiem tu już z poziomu funkcji, którą pełnię w tej chwili, tak? Czyli wiceprezesa związku. A, czyli skłamiesz. No tak źle o sobie nie myślę, tak? Tak źle o sobie nie myślę, że za każdym razem, kiedy muszę wypowiadać jako wiceprezes związku, to tylko mówię nieprawdę. Nie, ale tak asekuracyjnie powiedziałeś z poziomu. Nie, powiem o tym dlatego, ponieważ z jednej strony mógłbym powiedzieć tak, że z punktu widzenia sportowego, z punktu widzenia współpracy zawodnik-trener, część zawodników w dalszym ciągu wierzyła w tego trenera. Z drugiej strony była też część zawodników, która już przestała wierzyć w to, że tu się uda coś. Prawda jest też taka, że Polski Związek Gminy stanął przed bardzo trudnym wyborem, ponieważ z jednej strony no, powinien zadbać o to, aby polska reprezentacja miała jak najlepszego trenera i Anastazji, patrząc na sukcesy, spełniał całkowicie ten wymóg. Z drugiej strony no jednak nie przekładało się to na wyniki sportowe tu i teraz. Właściwie dla każdej reprezentacji igrzyska są najważniejszym turniejem i te igrzyska stanowczo nam nie wyszły. Oczywiście zdobyliśmy turniej finałowy, wygraliśmy turniej finałowy Ligi Światowej, ale to jednak chodziło o tamten sukces. Później nieudane Mistrzostwa Europy i właściwie no, nie było od tego odejścia. Tutaj cóż mogliśmy zrobić? No... Ale ty powiedziałeś w jednym z wywiadów, czy to nie jest za duże ryzyko, żeby zmieniać trenera rok przed Mistrzostwami Świata? Jest. Ja nie mówię o tym, że my nie podjęliśmy ryzyka. Ja nie chcę i myślę, że nikt w tej chwili naprawdę w Polsce nie powie, że postawienie na Stefana Antigę nie jest ryzykiem. To jest ryzyko. No, ale wiem, że to nie był twój pomysł. Nie, to był pomysł prezesa Przetkowskiego. Tutaj oddaję mu cały honor. Jeśli wszystko wyjdzie, to będę pierwszy, który pogratuluje mu i będę klaskał i w dalszym ciągu bardzo mocno kibicuję. Ja sam głosowałem za tym, żeby Stefan Antiga został trenerem reprezentacji, więc tutaj nie mogę powiedzieć, że w jakikolwiek sposób odcinam się od tego. Uważam, że jest. A jak nie wyjdzie, to rewolta i zostaniesz prezesem? Nie, nie mam aż takich ambicji, mówiąc szczerze.